17 grudnia w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej otwarto pierwsze w Polsce Centrum Informacji Senioralnej. To jest miejsce, które jest pierwszym tego typu miejscem w Polsce. Jest to Centrum Informacji Senioralnej, gdzie zarówno seniorzy, rodziny, sąsiedzi, którzy mają takie osoby w otoczeniu, które chciałyby im pomóc aktywnie spędzać czas, troszeczkę zmniejszyć problem samotności, bo ci ludzie często po prostu nie wiedzą, gdzie mogą pójść, co mogą zrobić, żeby znaleźli pełną, kompletną informację na temat wszystkiego, co się dzieje w mieście i pod względem kulturalnym, i edukacyjnym, i pod względem opieki zdrowotnej. Także komplet informacji będziemy starać się też współpracować z ogólnopolskimi i regionalnymi jednostkami, które taką ofertę mają. Więc myślę, że każdy, kto trafi do tego miejsca, taką informację otrzyma, będzie też można kontaktować się zarówno za pomocą maila, jak i za pomocą telefonu. Ja się ogromnie cieszę, że nie tylko mamy dzisiaj ofertę dla dzieci w postaci żłobków, dla przedszkoli, dla młodzieży dobry poziom edukacji, dobre szkoły, ale również mamy coś dla ofert, bardzo bogatą ofertę dla seniorów. I powiem szczerze, że dumny jestem z tego, że nasze miasto, można powiedzieć, jest liderem, jeśli chodzi o politykę senioralną. Spotkałem się z takimi słowami, że zazdroszczam tego wszystkiego, cośmy już osiągnęli. I to jest naprawdę powód do dumy. Cieszę się bardzo, że ci ludzie, te osoby, które mają powyżej 60 roku życia, dzisiaj aktywnie naprawdę biorą udział w życiu miasta. Cieszą się, że tak powiem, drugim swoim życiem, bo dzisiaj jesień mają bardzo bogatą, jesień życia oczywiście mają bardzo bogatą, mnóstwo ofert. Oni z tego naprawdę chętnie korzystają, z zajęć, warsztatów, nauki komputera, nauki języków. W ramach uroczystego otwarcia dla najbardziej aktywnych seniorów przygotowano kilkugodzinne warsztaty. Były to warsztaty przygotowane specjalnie dla naszych seniorów. Były to 3 grupy warsztatowe, 3 tematy warsztatowe, warsztaty kulinarne, gdzie seniorzy gotowali dania sezonowe, no i oczywiście dietetyczne, zdrowe. Wcześniej doświadczyli pewnej prelekcji na ten temat, jak zdrowo się odżywać w ich wieku. Drugie warsztaty to były warsztaty manualne. Tam z kolei grupy wykonywały ozdoby świąteczne, techniką dekupażu, także poznali tę technikę, dowiedzieli się właśnie różnych ciekawostek i informacji na ten temat. I trzecie zajęcia ruchowe, jak zdrowo żyć, jak przygotowywać swoje ciało do dnia, jak się relaksować. Typowo warsztatowe, typowo praktyczne zajęcia. Wszystkie te zajęcia, one są wzbogacane instruktażem, wykładami, prelekcjami, także wspaniała sprawa, polecam, oby częściej takie się odbywały. Praktycznie biorąc, kuchnia to nie jest mój żywioł. Starałam się być pożyteczna. Co przygotowywałam? No, takie specjalne elementy do cheeseburgera. Obierałam warzywa, a poza tym najciekawszym elementem mojej tam obecności była ciekawa rozmowa z osobami dużo ode mnie młodszymi. Dla nas, dla seniorów, no to co robi miasto, nasz pan prezydent, no to jest no po prostu... No super. Mamy taki trzon, można powiedzieć, tych seniorów, którzy nadają tempa i mobilizują pozostałych ludzi do tego. Po to, żebyśmy nie siedzieli w domu, żebyśmy wychodzili na zewnątrz, żebyśmy się aktywizowali, a teraz jeszcze integrowali z naszymi maluszkami, bo tutaj już jest klubiki, są malucha też, więc tak samo integracja międzypokoleniowa, seniorzy i maluszki. To się tak szybko rozwija, że zaczęliśmy w jednym miejscu na ulicy Powstańców. Naraz okazuje się, że tam się zrobiło ciasno. W związku z tym poszerzyliśmy tą działalność, jeśli chodzi o program 60+ i Akademia Seniora, do poszczególnych dzielnic. Dzisiaj już w każdej dzielnicy jest punkt, gdzie seniorzy się spotykają, organizują właśnie jak gdyby swoje życie. Tutaj po prostu jest, ten budynek stał pusty tyle lat, nie było chętnych, żeby go kupić, bo miasto już parę razy go próbowało sprzedać. No i naraz wpadliśmy na pomysł, że przecież mamy fajny obiekt, zabytkowy obiekt, który można do tego wykorzystać. Jak gdyby prędkość rozwoju, to tempo, które mamy do czynienia, no, spowodowało, że nie zdążyliśmy go tego budynku w ogóle wyremontować, ale mimo tych warunków, jakie tutaj panują, ludzie się cieszą, są szczęśliwi, już się tutaj toczy życie i to jest chyba bardzo fajne.